Witajcie, witajcie. Rozpoczynamy naszą przygodę z jeziorem Garda. Rozpoczynamy od miejscowości, w której jesteśmy zakwaterowani, Jańcą Słowę. I to jest taka miejscowość typowa, odpiskowa tutaj. Mogę powiedzieć, że wręcz kultowa dla Włochów, ale nie tylko, bo również dla Niemców. Tutaj się urodziła na przykład, jako ciekawostka mogę powiedzieć, założycielka Urszulany. Wpływamy na największe jezioro i najgłębsze Włoch, czyli na jezioro Garda. Oto jezioro było toczone wojny. Tutaj już starożytni Rzymianie zakładali swoje wille, ale również i fortece. Podjedziemy dzisiaj i zobaczymy, jak wyglądał zamek z Cagliari, ale również jak wyglądała mała Wenecja. Oczywiście to wszystko przy niesamowitym wietrze, ale za to widoki są niesamowite. Woda czyściutka, rewelacyjna. I patrzcie, tutaj błękit jeziora, a na horyzoncie Alpy Włoskie. Latarnie. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Tamki, zameczki. Nic, tylko wypoczywać. Mój statek chyba włączył drugi brzeg. No tutaj jest moja koleżanka małżonka z ekipy. Od dzisiaj będzie chodziła w takiej czapce i będzie się ją widzieć. I od dzisiaj ona też będzie komentowała to wszystko, co się we Włoszech dzieje. Pozdrawiamy i żegnamy.